Cześć, tu Krzysiek z Codini, a dziś opowiem Wam o tym, jak znaleźć dobrą pracę jako programista. Zapraszam. Jak szukać pracy w IT? Doświadczeni programiści, słysząc tak zadane pytanie, prawdopodobnie tylko się uśmiechną, dlatego że branża przyzwyczaiła ich do tego, że jednak to praca szuka ich, a nie odwrotnie. Natomiast to wideo chciałbym przede wszystkim skierować do ludzi, którzy nie mają takiego doświadczenia. Wszystko jeszcze przed Wami. Ten film powinien rzucić nieco więcej światła na problem i pomóc Wam wybrać właściwą drogę. Zacznijmy może od paru zasad, które pozwolą Wam dobrze wystartować i na samym początku przyciągnąć od razu uwagę rekruterów. Pierwszym takim elementem zdecydowanie jest CV. CV, czyli taka Wasza bardziej obszerna wizytówka, która pozwoli rekruterom bardzo szybko stwierdzić, czy chcą do Was zadzwonić, napisać maila albo skontaktować się przez portale społecznościowe. Krótko mówiąc, zaprosić Was na rozmowę rekrutacyjną, a macie na to tylko 3 sekundy. Jeżeli w tym czasie nic nie przykuje jego uwagi, sięgnie po kolejną aplikację. Jak je zatem napisać, żeby osiągnąć cel? Po pierwsze, CV to nie życiorys. Jeżeli aplikujecie na stanowisko junior developera, to może nie warto wspominać o tym, że 10 lat temu rozwoziliście pizzę na 1/5 etatu. Chyba że w trakcie tej pracy napisaliście niesamowitą aplikację, która usprawniła ludziom zamawianie pizzy. Taka aplikacja byłaby spoko. Po drugie, należy dostosowywać CV do ogłoszeń. 90% aplikacji to są aplikacje, w których widać, że jedno CV zostało wysłane na wszelkie możliwe ogłoszenia, jakie są na portalu pod Junior Developer. Dlatego jeżeli zmienicie chociaż 2 zdania, żeby wasze CV pasowało dokładnie do tego, co firma umieściła na tym portalu, to będziecie w tych 10 najlepszych procentach. A bycie już w 10 najlepszych procentach powoduje, że zwiększacie swoją szansę na to, że firma was zaprosi chociaż na rozmowę. I po trzecie, nigdy nie kłam CV. No, to jest chyba jasne. Jak ktoś was przyłapie na kłamstwie, to... Mam też kilka nieoczywistych rad dla was, jeżeli jesteście na etapie poszukiwania pracy. Nigdy nie rezygnujcie z firmy, która nie szuka juniora. Jeżeli znaleźliście firmę, która spełnia wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o pracodawcę, i robią niesamowite projekty, i generalnie praca dla nich byłaby waszym marzeniem, ale w tym momencie nie prowadzą rekrutacji, to warto zawsze pomimo wszystko napisać. Może wasze CV przekona kogoś w HR-ze, może dostaniecie jakiś staż, a to już z tego punktu już coraz łatwiej do stałej pracy i stałego etatu. Więc jeżeli możecie, warto zawsze napisać maila, to kosztuje was tylko ten czas, który spędzicie na pisaniu wiadomości. Zrób portfolio, które ma sens. Nie ma co ukrywać, portfolio obecnie jest jednym z ważniejszych czynników przy rekrutacji. Możecie napisać w swoim CV, że znacie 15 języków, ale jeżeli nie podacie linku do GitHuba, na którym faktycznie pokażecie, że potraficie programować w 15 językach, to jak myślicie? Prawdopodobnie rekruter uzna, że naciągacie rzeczywistość. I ostatnia z tych rad. Wyjdźcie z domu. Jednym z dobrych sposobów na znalezienie pracy jest po prostu wyjście z domu, żeby poznać nowych ludzi. Meetingi, meetupy, hackatony, jeżeli macie na nie czas, to są rewelacyjne miejsca, żeby poznać innych programistów, a może któryś z tych kontaktów skończy się ofertą pracy, kto wie, warto wyjść i warto sprawdzić. Dobra, to gdzie warto szukać tej pracy? Pominę takie oczywiste portale jak pracuj.pl czy infopraca.pl albo net. Pominę takie oczywiste portale i skupię się na tych, które są portalami branżowymi, w których macie oferty tylko i wyłącznie do branży IT. Pierwsi 3 najbardziej znani gracze na rynku IT to bulldogsjob.pl, noflavsjob i justjoin.it. Na tych 3 portalach znajdziecie 1000 ofert skatalogowanych według technologii, poziomu czy miasta. Na większości ogłoszeń będą podane też widełki, opis projektów i środowiska pracy i oczywiście bonusów. Wszystkie 3 portale są bardzo ciekawe i na pewno powinny być pierwszym przystankiem, jeżeli chodzi o junior developera, który szuka pracy. Następnym miejscem jest strona forprogrammers.net. Jest to przede wszystkim forum dla programistów, ale oprócz tego w ich zakładce praca znajdziecie coś, co będzie bardzo podobne do wcześniej 3 wymienionych portali. No i warto też tam wejść i oczywiście sprawdzić, bo w sumie kosztuje was to tylko czas. Następnym miejscem, na które warto zwrócić uwagę, to w zasadzie może powinno być jako pierwsze, jest LinkedIn.
Na LinkedInie są oferty pracy, ale oprócz tego, że są oferty pracy, warto też mieć swój profil wypełniony, dlatego że w ten sposób powodujecie, że rekruterom jest was łatwiej znaleźć. Pamiętajcie o tym, że on ma być wypełniony, czyli ma być zdjęcie, ma być nagłówek, ma być jakiś opis tego, co do tej pory zrobiliście. Można też podłączyć własne portfolio, można pokazać jakieś projekty w danej technologii, którą opisujecie, że znacie. Taki lepiej wypełniony profil będzie się częściej wyświetlał rekruterom w ich wyszukiwaniach, a przez to łatwiej was będzie znaleźć i może dostaniecie jakąś ofertę. Warto też aktywnie szukać pracy na LinkedInie, wrzucić post z informacją, że szukacie pracy, jeżeli robiliście to, co mówiłem wcześniej, czyli wychodziliście na zewnątrz, poznawaliście ludzi i macie w swojej sieci jakiś programistów, to może któryś z nich się zainteresuje i faktycznie do was napisze. Ostatnim miejscem w naszym zestawieniu są grupy facebookowe. Ostatnio coraz bardziej popularne, coraz więcej ogłoszeń się na nich pojawia, dlatego warto się do nich zapisać. Ja w ogóle w opisie poniżej filmu zostawiam linki do wszystkich tych miejsc, które wymieniłem i zostawiam też linki do paru grup facebookowych, które z mojej perspektywy wydają się interesujące i wydaje mi się, że tam możecie zacząć swoje poszukiwania. Mały dodatek tylko. Jeżeli już aplikujecie na grupach facebookowych i udzielacie się w dyskusjach, które tam się dzieją, to pamiętajcie, żeby wasz profil wyglądał tak, że rekruter jak na niego wejdzie, to nie będzie przerażony. Dlatego należy sprawdzać, co macie na Facebooku na swoim wallu. I to wszystkie rady, które na dzisiaj przygotowałem. Pamiętajcie, że jeżeli zapiszecie się na nasze bootcampy z plusem, to możecie skorzystać także z programu Gwarancja Pracy. Ten program tak w wielkim skrócie narzuca pewne wymagania na was, na nas i razem pomagamy wam, a w zasadzie nasze koleżanki z działu wsparcia absolwentów pomagają wam w znalezieniu pracy i pomagają wam też w przygotowaniu się do tego szukania pracy, w napisaniu dobrego CV, jak się przygotować do odpowiedzi na pytania rekruterów itd., itd. Moim zdaniem to jest świetny sposób na to, żeby bezboleśnie wejść w nową branżę z pomocą faktycznie profesjonalistów, ludzi, którzy mają do czynienia z kandydatami i z rekruterami na co dzień. To tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do nas na Facebooku, na maila, możecie do nas zadzwonić. Wszystkie szczegóły i wszystkie sposoby kontaktu z nami w opisie poniżej. Oczywiście możecie też zostawić komentarz, do czego serdecznie zapraszam i zasubskrybować nasz kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów. Dzięki wielkie i do usłyszenia.